Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Tak jest, dzisiaj tryb Fortnite, Forza Horizon 4, czyli tryb Eliminator, ale dzisiaj robimy zimowy tryb Eliminator. Także dawno nie grałem w sumie w zimie w Eliminatora, nie wiem jak mi pójdzie. Ostatnio poszło mi, no bardzo dobrze, pamiętacie ten odcinek niesławny? Cholera, chyba każdy mnie pokonał, od Mini Coopera, dużo gorsze samochody, no strasznie pechowy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej, że jakoś to lepiej rozegram niż ostatnio. No bo jak ktoś przegrywa, to się chyba tak gorzej nawet ogląda, jak ciągle widać... Chociaż może, ale wiecie co, ja mam taką satysfakcję, że wiem jak wyglądacie te odcinki, to chociaż się pośmiejecie. Nawet jak mi coś nie wychodzi, to i tak. Och, kurde, co ten Lucek znowu zrobił? Jak on, co? To jest, co? Jak to? Mini Cooper go pokonał? Samochód z piątego poziomu? O co chodzi? A i takie rzeczy się zdarzały na ostatnim odcinku. No szlak mnie trafił, no. Ale trudno, no. Trzeba głowę schować w piach ze wstydu i tyle, no. Nic nie poradzisz. Czasami jest porażka, czasami jest zwycięstwo. A my już jedziemy do Eliminatora. Zobaczcie jak wszystko zsypało. Ciekawe czy tej zimy u nas w Polsce, czy będzie taki śnieg? Raczej wątpię. Myślę, że gdzieś może w górach, nie? Ale tutaj tak w Polsce, że w Polsce to ciężko. Znaczy w górach to już jest chyba śnieg. Jakbyś sobie tam pojechał nawet w jakieś Tatry, Morskie Oko, te tematy, to już pewnie tam nasypało. No, nasypało chyba już nawet we wrześniu. No. Ale takie góry jak Beskid Śląski to chyba jeszcze nie, to już za wcześnie na śniegi tam, tam jest za nisko, no nie? No ale tutaj w Tatrach to na pewno już tam sypało ostro. W każdym razie w centralnej Polsce to raczej gdzieś tam na zachodzie, na północy Polski to raczej chyba śniegu takiego nie będzie. No ale przynajmniej w Fordzie możemy się pobawić i trochę tego śniegu skosztować. Dobra, jedziemy. Tutaj mam taką ciekawą furkę. Ona ma bardzo dużo mocy, a zobaczcie, to jest taki rugowiec. To jest bardzo lekkie auto i... ma napęd tylko na tylną oś. To jest offroadowy, jest taki jakiś hardkorowy. Naprawdę. Niesamowite auto. Austin Cooper na śniegu, napęd na przód. Powiem wam, że samochody z napędem na przód to wcale nie jest taki zły wybór na śniegi, na śliskie drogi. Wolę to niż samochód z napędem na tył, który nie podjedzie nawet przez małą, pod małą oblodzoną górkę. A samochód z napędem na przód, no już dużo lepiej, prawda? Zdecydowanie, dlatego że mamy tam przednią oś lepiej dociążoną przez silnik, nie? A przeważnie samochody z napędem na tył to mają silnik z przodu, te takie powiedzmy popularne, typu jakieś BMW czy coś. No, nie mówię tutaj o Lamborghini, które ma silnik montowany centralnie i na przykład napęd na 4 koła, no to już jest inna sprawa. Mówię tutaj o takich samochodach, no, powiedzmy spotykanych na co dzień, nie? No to na śnieg, na zimę zdecydowanie wybierałem samochód z napędem na przód, bo po prostu się wjedzie wszędzie. No, prawie wszędzie. A my zobaczymy, zobaczcie, tutaj mam na mapce, na moim radarze policyjnym jest pusto, nie ma żadnego przeciwnika póki co. Musimy standardowo zrobić pojedynek Cooper kontra Cooper, czy Kupa kontra Kupa, nie wiem czy lubicie jak tak mówię. Musimy sobie zrobić ten pojedynek. Powiem wam, że ja strasznie chciałbym się przejechać Mini Cooperem w rzeczywistości. Z wyglądu Mini Coopery podobają mi się nawet. To nie jest jakoś tak, że jakoś super mi się podobają. Swoją drogą Mini Cooper to jest właściwie takie BMW. Dobra, tutaj coś mamy. O, o, idealnie. To będzie dobry przeciwnik dla mnie. Zobaczymy, zobaczymy, czy dzisiaj szczęście mi... Szczęście mi dopisze, czyli... O, shit! Jest! No fajnie, fajnie. No to dzisiaj jest cudownie. Jak odleciałem. Wiecie, ale mam godnego przeciwnika. Rozwalił się o dwa drzewa, zanim go jeszcze wyzwałem na pojedynek. I rozwaliła mnie pana... Nie, co to było? To było Cayenne chyba, nie? Cayenne policyjne mi rozwaliło, jak tylko pojawiłem się na drodze.
Oh man. Ale te samochody, te Mini Cooper, one są bardzo lekkie. Kiedyś zrobiliśmy coś takiego, że ja byłem piłką. Możecie sobie znaleźć na moim kanale taki film, że ja byłem piłką, czyli jechałem pilem P50, a widzowie wzięli jakieś największe samochody i rozwalali mnie i próbowali mną grać w piłkę. Powiem wam, że okej, gdybym grał na padzie, to by było super, ale jak się gra na kierownicy, to każde takie uderzenie w cokolwiek, to jest, wiesz, kierownica ci... Na kierownicy to wszystko czujesz, Jezu, jak blisko było. Na kierownicy to wszystko czujesz i mi po prostu wyrywało tą kierownicę z rąk. Bardzo dziwne. Jeszcze grałem na starym sprzęcie, ale tamten force feedback też był dość mocny i powiem wam, że jak tak z 10 samochodów w ciebie uderza co chwilę, to jest takie średnio przyjemne. Była po prostu tortura. I ciekawe, czy udałoby się zrobić też to tym Austinem, czy tam Mini Cooperem, czy udałoby się zrobić też takie polowanie na ludzka. I proszę bardzo, pierwszy pojedynek, kupa kontra kupa, zrobiony. Ale fajne auto mi drupnęło. Bowler. Fajnie, ono będzie dobre na śnieg, dobre na śnieg. Ten Golf też był dobry, pamiętacie? Raz robiłem nim offroady i pokonałem chyba jakąś Audicę tym Golfem. Już nie pamiętam jakiś samochód, ale trochę lepszy od tego Golfa. I kurde, byłem zaszokowany mocno, samochód z napędem naprzód. A tu już mamy takiego prawdziwego King Konga, który ten śnieg to jest dla niego dobra zabawa, a nie jakaś przeszkoda. Patrzcie, ile tutaj dropów jest, co my tu mamy? Tu mamy drugi poziom, a tu mamy... A tu mamy co? Który? Nic nie widzę. Co jest? Zaraz. Piąty. Audi RS6. A ja mam szósty. To nie, to nie biorę. Nawet jakbym nie miał piąty, a Audi RS6 byłoby szósty, to bym nie wziął. Tutaj znowu. Ej, zobaczcie, ile tego tutaj jest. Bardzo dużo. No nic, jedziemy kogoś zaatakować. Bo, kurde, ja mam fajne autko na offroady. Pasz, mam tu kogoś. Jeden drugiego goni. Ekstra. Coś dla mnie, coś dla mnie. Czekaj. Tam było jakieś Audi chyba. A co tutaj? Czwarty poziom. Dobra, Supra! Trąb go. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ale nie widać go na mapce. O, wczytał się dopiero, okej. Okay. Supra kontra mój bowler. Jedziemy, kurde. Nie no, wiecie co? Ja już takimi samochodami potrafiłem przegrywać z dużo gorszymi, więc różnie to bywa. Serio, jak źle pojedziesz na przełaj przez las czy coś i się wbijesz na jakieś, wiesz, skały, kamienie i wywrócisz samochód i nie daj Bóg, jak on ci się zacznie respawnować, to jest bardzo, bardzo kiepsko. Trzeba na takie sytuacje mega uważać. Patrzcie, znalazłem jakąś drogę leśną, której nie ma na mapie nawet. Ja pierdzę. Ten eliminator sprawi, że... Ten eliminator sprawi, że naprawdę można lepiej grę dużo poznać. Ej, słuchajcie, ta Supra ciśnie za mną. Chyba się rozwaliła, bo się widzę, że respawnuje gościu. Dobrze, ale ty, no ładnie cisnęła Supra. Słuchajcie, Supra się ciężko jeździ. Ciężko się superko jeździ. I napęd na tył ma gość, więc tym bardziej tutaj na tych przełajach. Szczerze, on jakby pojechał sobie asfaltem, to już by mógł mnie wyprzedzić tą Suprą. Bo ona powinna być tutaj trochę stunigowana i trochę lepsza i by mnie pokonał. No on by już tutaj dawno był z przodu. Tylko nie spojrzał pewnie na mapkę. Ja też nigdy nie patrzę na mapkę, tylko tak na czuję jadę. Przeważnie na przełaj, nie? O, już mamy. Czy ulepszamy samochód, czy nie? Ten jest... Ej, ten jest dosyć dobry, nie chciałbym zmienić na coś gorszego. Na pewno nie chcę tej Supry. Co my tu mamy? Okej, Audi RS6 może być z 7 poziomu. To chyba to czerwone będzie, nie? Tak. Jedziemy kogoś zaatakować. O, mamy jakąś ofiarę. Dwóch tutaj jest. Coś tam dużego jedzie. Coś chyba offroadowego. Zobaczmy. O, shit. Zobaczmy. No coś dużego. Nie wiem, czy to nie ten sam, co ja miałem. Albo Macan może to jest. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Ciśniemy za nim. Ciśniemy, atakujemy dzisiaj grubo. Dobrze idzie jak do tej pory. Ej, ale to szybkie auto jakieś jest. Zobacz, jak on ciśnie.
Pierniczy, z którego on poziomu jest? Gościu, ja nie mogę go dogonić. Dobra, daję mu chyba spokój, gość jest mega dobry. Znaczy dobry, samochód ma dobry, nie mogę go dogonić, to... Takich samochodów to ja nie biorę na pojedynek. Kurde, jak cisnął ładnie. Chociaż z drugiej strony... To byłby dobry pojedynek w końcu, nie? Dobra, pewnie myśli, że się poddałem. Teraz go podgonię i zobaczymy, czy się uda wyzwać na pojedynek. Ej, tu znowu jakąś ścieżkę znalazłem leśną taką. To grzybiarze wydeptali. Gdzie oni w zimę grzybów szukają? Chłopie. Nie? Chociaż by już śniegu zasypało to. Ej, dobra, znalazłem chyba tego gościa. Kurde, rozbiję się. Uja. Dawaj, Aldi, dawaj, 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 dawaj. Po górach, dolinach. Mam cię. Dawaj, dawaj, dawaj. On ma też siódmy poziom. Urósł to jest. Dobra, na drogę szybko. Na drogę. Mam przeczucie, że będzie dobrze drogą jechać. Asfaltem znaczy się. On pojechał przez las, dobrze. Ja spróbuję drogo. Zobaczymy, czy mi pójdzie. Dawaj Audi. On ma Urusa, dlatego tak cisnął. To jest Lamborghini, napęd na 4 kapcie, gościu. To jest dosyć dobre auto offroadowe, nie jakieś tam super, ale takie, no, całkiem dobre. Słuchajcie, zostało 9 osób na sesji. Patrz, ile szybciej się tu jedzie. Ops, tutaj sobie pojedziemy, nie wywalać się nigdzie. Lekko driftem, ok, ale bez przesady, tutaj prędkość najważniejsza. Zobaczcie, o ile szybciej jest asfaltem. Ślisko jest, bo jest. Dajemy radę. Powinni, wiecie co, zmieniać się sam... O, fajnie by było, jakby właśnie zrobili taką rotację tych samochodów, co tutaj są w tym eliminatorze, że co sezon by się zmieniały, nie? Na przykład jest zima, są inne auta, jest lato, są inne auta. To by było bardzo spoko, bardzo mi się... Zobaczcie... Zobaczcie, o ile go wyprzedziłem. Jadąc sobie asfaltem, nie? Mega, mega duża przewaga. Ale to akurat w tym miejscu. Dobra, słuchajcie, będę miał samochód z 8 poziomu. Oby jakieś dobre auto, oby jakieś dobre. Trzymajcie kciuki, kurde, żeby coś dobrego wypadło. Dobra, biorę tego SLS-a, kurde. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, mogłem tylko Urusa wziąć. SLS w zimie, napęd na tył. To jest to, o czym wam mówiłem, no niedobrze się to może skończyć. Zaraz. To już jest 5 graczy, zaraz będzie ostateczny pojedynek. Patrzymy na sterowiec. Z tego, co mi pisaliście w komentarzach, sterowiec w ostatecznym pojedynku znika już, tak? Pokazuje tamto miejsce niby. Pojechało tam 2 graczy chyba. Zaraz będzie chyba koniec pojedynków, wydaje mi się. Zobaczmy. Za mną jest jeden gracz, który może mnie w każdej chwili na pojedynek wyzwać. 5 osób zostało. Gdzie tu jechać? Ja jestem dobrze ustawiony. Patrzę na ten sterowiec, bo to jest protip, który musimy sprawdzić. O dobra. On jedzie sobie teraz w tamtą stronę, ten sterowiec. Cholera, tu jakiś gracz jest. Też nie chcę na pojedynek. Ja też nie chcę. Pojadę sobie tu i zobaczymy, jak to będzie z tym sterowcem. Czekaj, bo jest 4 osoby tylko. Jest bardzo mało jak pod koniec meczu. Nie widzę tego kurde sterowca. Ale on... Gdzie on jest? Nie widzę go przez te drzewa. Dobra, jedę na czuja tutaj gdzieś. Oby tu było. A gdzie on jest? Czy on naprawdę znika? Niekoniecznie musi zniknąć. Nie widzę go nigdzie. O, jest, dobrze pokazuje! W tamtą stronę. Dawaj, 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 dawaj. Patrz! Faktycznie, widzicie? Pokazuje sterowiec w tamtą stronę i tam jest ten ostateczny punkt. Dawaj, Lucek. Przez las kawałek, zaraz offroad. Gdzieś się pokazywał tam, on nie znika przy tym ostatecznym. Musimy to jeszcze kilka razy sprawdzić, ale ogólnie tak.
Dawaj, jedź, o kurde, on tam asfaltem jedzie, kurczę, znowu będzie szybciej, nie wierzę, ma jakieś szybkie auto, zapiernicza tam ostro, gościu na minimapie, widzę go. A ja mam SLS-a, który będzie tutaj mi skakał po tych wybojach, strasznie. Chociaż może nie do końca, zobaczymy. O kurde, skacze, skacze, będzie ciężko. O jet, ale na razie jestem pierwszy do celu. Jak się nie rozwalę. Jezu! O, tutaj jeszcze jeden gracz cię dołączył. Fuck, też jedzie do celu. Wszyscy jadą do celu, no oczywiste to jest, tylko że to jest z zupełnie innej strony, autostradą w dodatku jechał. O man, niedobrze. O nie! O! Jaki fart! Przez budynki przeleciałem! Jaki fart! No tam chyba Audi ciśnie z lewej strony. Na dachu wylądowało! Ciśniemy, ciśniemy. Jeszcze jeden samochód widziałem, że tam był gdzieś, zbliża się pewnie do celu. O, wygrał. Drugie miejsce, ja! Ale widzieliście, ten sterowiec pokazywał ten punkt jakby na końcu. Problem jest taki, że ciężko go dojrzeć niekiedy, nie? Drugie miejsce, kurczę, które to już z kolei drugie miejsce? No ten SLS nie był aż taki dobry, ale i tak jestem zaskoczony, że się nie rozwalił. Między budynkami przeleciał. Tam były te twarde takie budynki i twarde murki, że jakbym w to uderzył, to do zera się zatrzymuje od razu. A on jakoś tak przeleciał bokiem czy coś. Wow. Wow. Aż muszę zwycięsko herbaty się napić. Masakra. Masakra. Tego się nie spodziewałem, że... To był pierwszy mecz tak w ogóle. To był pierwszy mecz, jaki zagrałem dzisiaj. I to był prawie zwycięski mecz, bo wszystko było na drodze do tego, żeby zwyciężyć. Nieźle. Ale faktycznie coś jest z tym sterowcem, że na koniec on niby wskazuje to miejsce, gdzie trzeba jechać. Musimy obserwować już przy końcu, nie? Jak będzie tak 5 osób do końca albo 6, to wtedy trzeba patrzeć na ten sterowiec, szukać go. Najgorsze jest to, że ja byłem w lesie, to i tak cud, że udało mi się go gdzieś tam dojrzeć, nie? Bo normalnie to on gdzieś tam schowany jest. No i w Fordzie jest tak, że nie można się spojrzeć, wiesz, do góry kamerą, tylko patrzysz się jakby tak o. Chyba, że weźmie się właśnie kamerę z tego, z maski, to wtedy mniej więcej, więcej widać tej góry wtedy, nie? O proszę bardzo, mamy pierwszą ofiarę. Tak, znowu zacząłem meczyk i pierwszym samochodem, jaki zobaczyłem, to był ten bowler. To jest chyba dzisiaj samochód odcinkowy, nie? Tak wygląda na to. No zobaczymy, zobaczymy, kogo my tutaj teraz spotkamy. Gościu na pewno nie ma jakiegoś zwykłego autka, bo tam ładnie ciśnie, widzę. Ops, 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 kto tam jest? O proszę, proszę bardzo, dzień dobry, dzień dobry. Drugi poziom, Jaguar. Okej, musimy zawrócić. Ma trochę fory, może to i lepiej dla niego. Ale jego autko wcale nie jest aż takie super wolne, widzieliście, że ładnie tutaj zapierniczał, problem tylko jest taki, że on jest po prostu, no, słabo się rozpędza. Mój bowler to napęd na 4 buty, to jest też odciążone auto, ale mimo wszystko, już nie takimi autami się przegrywało, nie? Jakby, wiadomo o co chodzi. Co tu powiedzieć więcej, no. Jestem ludzkiem, no. Dobrze tu wymyślił z tą drogą, to faktycznie jest lepszy przejazd i ja chyba pojadę sobie całkowicie asfaltem, bo nie ma co tutaj jakby za bardzo planować drogi, no mam dużo lepsze auto. Prawie dostał od tamtego gościa, nieźle. Ja sobie pojadę tutaj trochę, tam jest ten lasek, jest trochę taki wyboisty i tam można się właśnie zatrzymać. Jak zrobi ten gościu, rozwalił się w ogóle na dach. No, trochę mu współczuję. Ale z drugiej strony też chcę sobie szybko ulepszyć samochody do tego ostatecznego pojedynku. Bo tu nie ma czasu, tu się wydaje, że ten tryb jest długi, że on trwa tam powiedzmy koło 10 minut. Ale wbrew pozorom, każdy pojedynek też trwa tam z minutę, dwie. Patrz, tu mamy czwarty poziom, dobra. Nie? I jakby te 10 minut to wcale nie jest tak dużo i zaraz będzie koniec, a ty obudzisz się z Mini Cooperem na ostatecznym pojedynku, no to tak... Trochę małe szanse są na dojechanie jako pierwszy na metę, gdzie ktoś ma, powiedzmy, Lamborghini Aventadora. Ponoć jest w tym trybie Bugatti Veyron. Albo jakiś Bugatti.
Ktoś tam mówił, że ja miałem Bugatti na 10 poziomie. Tak, nie widziałem jeszcze, żeby ktokolwiek Bugatti tu jeździł, ale okej. O, mam bardzo fajny samochód teraz. Jest takie Porsche, nie najgorsze. Taka rajdówka jakby. Tak, gram sobie w Dirt Rally. To jest taka gra rajdowa. I tam kupiłem sobie wszystkie dodatki. I wiecie co, tam jest normalnie Porsche, Aston Martin Vantage, to jest taki luksusowy samochód sportowy i zrobiony jest pod rajdy. W rzeczywistości być może też są takie samochody, nie wiedziałem o tym. Jak zobaczyłem to w tej grze, to myślę, kurde, co to jest? I sobie trochę tam jeździłem tymi samochodami, nie są jakieś tam wyjątkowe. Jeśli chodzi o rajdy, to ja preferuję Subaru zawsze i wszędzie ze względu na fantastyczny dźwięk i bardzo, bardzo proste prowadzenie, łatwe, przyjemne. Mega, mega są Subarki. Proszę bardzo, ktoś tutaj chyba zakończył pojedynek. Już na niego czekam. No, piąty poziom mam, teraz piąty poziom on ma, teraz będzie miał pewnie szósty. Tak, szósty poziom będzie miał sobie takie autko, czyli Panamerę. O, czekaj, mam go. Nie, Cayenne, dobra, zmieniłem się. Okej. Jedziemy, ciśniemy. Ten Cayenne to jest szybkie autko. Ja nie wiem, czy dam radę, bo moja prędkość maksymalna jest taka, no, zagadkowa w tym samochodzie. To jest rajdówka, tutaj chodzi głównie o to, żeby samochód trzymać na wysokich obrotach i żeby fajnie się zachowywało na szutrze, a prędkość maksymalna nie jest tu priorytetem. Ale przynajmniej mamy szóstkę. Zobacz, szósty poziom. Ja mam siódmy. I chyba mnie gościu porobi. Chyba, że się rozwali gdzieś. Czy to będzie pechowy, czy szczęśliwy odcinek dzisiaj? Nie, czekaj, doganiam go. Patrz. Patrz na to. Gościu, czekaj, za budynkiem. Nie. O, ty, udało się. To jest szczęśliwy odcinek. Dzisiaj jest szczęśliwy odcinek, moi drodzy. Wow, ósmy poziom będę miał teraz jakiegoś samochodu. Oby coś dobrego. Okej, okay, może być! Bardzo może być! Jest jeden z lepszych offroadowców w grze w ogóle. Szkoda, że teraz jest noc, tego tak nie widać, ale to jest... Ja jeszcze tego samochodu ani razu nie miałem na eliminatorze. Może faktycznie co sezon się zmieniają fury. Ej, zobacz, tutaj mamy jakiś pojedynek. Ósmy poziom mamy, ja nie wiem, czy nie zostawię tego samochodu do końca już. Tutaj mamy jakiś pojedynek. Zobaczmy, co oni tu robią w ogóle. Jeden gdzieś tam wyjechał. Ten mnie chyba chce wyzwać. Okej, dawaj, ósmy poziom kontra ósmy poziom, dobrze. Jedziemy. Nissan GT-R kontra moje offroadowe cudo. Nissan może mnie porobić, bo on ma dobre przyspieszenie, ale kurde. Tutaj liczy się offroad, dobra, bo ciężko tutaj było. Można było się rozwalić, tutaj też. O nie, dogania mnie gościu. Rozwalił się, dobrze. Powinno się dostawać jakieś dodatkowe punkty za to, że się eliminuje kogoś. Ja wiem, samochody to spoko, ale jeszcze taki, wiesz, bonus gotówkowy czy coś takiego. Lancia Delta. Dobra, bierzemy tą Lancię, jeszcze nią nie jeździłem. I inne chyba samochody są na tym w zimie. Czyli co, mówicie, że to jest dobre auto, nie? Lancia Delta, no powiem wam, że Lanciami mi się ciężko w Polsce jeździ. Tu mamy jakichś gości, co się ścigają ze sobą. Spróbuję kogoś wyzwać na pojedynek. Tutaj ktoś stoi. Zastanawia się, o co chodzi, co się dzieje. Chyba, że już... Ha, bo tu się ktoś chyba poddał. Aha, a tutaj ktoś chyba skończył pojedynek. Od razu... żelazo póki gorące. Co się robi żelazo gorące? Wali się. Jest, to jest alfa, słuchajcie, taka malutka. Siódmy poziom, od razu. O, shit, niedobrze. metrów, znaczy tam... tych innych metrów. Jedziemy. O, ale się cieszę, że to nie były te twarde murki. Dawaj, znowu za tym. Strasznie rzuca tą Lancią. Nie chcę jej, ona jest trudna do opanowania. Coś jakby fajniejszego było.
O nie! A czekaj, to jest ta rajdówka szybka chyba. To jest Cosworth przerobiony. Ford Escort. Dobra, 10 poziom już jest. 6 graczy zostało, czy zdążymy kogoś... Czekaj, nie, tu jest otwarta przestrzeń, jest sterowiec, 10 poziom samochodu. To mi śmierdzi wygraną na tym trybie dzisiaj. Poczekaj. To by była moja pierwsza wygrana, ale ja sobie tutaj się skitram na chwilę. Wezmę łyk magicznej herbaty. Spokojnie, bez prądu, ja wiem, że brzmi tak jakby to był prąd z 1000 V, ale... Ale tam nic nie ma, ja po prostu czekam na ten sterowiec. Zaraz będzie, a nie, tu jeszcze niecała minutka jest do końca. To final showdown. Muszę czekać, następna strefka będzie gdzieś tam, nie? A gdzieś tutaj. Na razie sobie tutaj, na razie tutaj skitram. Ktoś ma Ferrari jakieś. O nie, ten gościu do mnie jedzie. To chyba ten, co wziął Ferrari właśnie. Ja nie chcę z nim walczyć. Ja nie chcę z nim walczyć, ja chcę wygrać ten tryb dzisiaj. Dobra, poddał się, bo zobaczył, że mam eskorta. Gdzie jest sterowiec? Obserwujemy sterowiec. Okej. Obserwujemy sterowiec. Sterowiec zmienia swój kierunek. Okej. Pojadę tak, żeby go widzieć, nie? Żeby go widzieć tylko. Gdzieś tutaj sobie pojedziemy, tak? Gdzie on jest? Dobra, kamerę weźmy sobie z maski może. Gdzie on? Tu jest. Czekaj. Gdzie on? Tam, dobra. Jedziemy tak jak wskazuje teraz, trudno. Gdzie on? Gdzie on jest? Tutaj dobrze wskazuje. Nie, w drugą stronę, kurde, to nie jest dobry pro tip. Z tym sterowcem. On się dopiero obraca, jak już jest finał. Jak już wiemy, gdzie jest ten checkpoint. O nie, niedobrze. Ale czekaj, to jeszcze nie... 4 graczy zostało. Pojedziemy sobie tutaj tą drogą. To jest bardzo długa, prosta. Oni jak pojadą przez las, to może jeszcze będę miał szansę. Mamy tu 7? Jest 7, dobrze. 7, ciśnij escort. Może jeszcze... To będzie chyba na lodzie. O nie, nie tutaj, bo tu będzie hopka. Jedziemy od razu na lód. Jedziemy na lód, nie rozwalamy się, tu trzeba... Powoli, ale wiesz. Ale pewnie. Wiesz, o co chodzi. Czy nie wiesz? Nieważne. Jak nie wiesz, to trudno. Ja też nie wiem. Jedziemy. Dobrze, dobrze. Dobry skok. Dobry skok. Poleciał Adam Małysz. 5. 6.7. Leć, Adam, leć. O kuźwa, co to było? Niemożliwe! Co się stało? Za niski samochód mam chyba, czy coś, nie wiem. Jedź, 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 bo to chyba będzie wygrana. Jedź! Jedź! What? Nie wierzę. Pierwsza wygrana? Jo! You are the eliminator! O kurde, pierwsza wygrana, gościu, pierwsza wygrana ever w eliminatorze. Ale zobaczcie, że ten protip ze sterowcem, ten sterowiec obraca się w momencie, kiedy już to odliczanie do startu się zakończy, nie? Wow. O co tu chodzi?
Co się stało? Wygrałem pierwszy raz i to jeszcze na odcinku. Pierwszy raz ever, to nie jest tak, że wcześniej wygrywałem. Pierwszy raz w ogóle wygrałem eliminatora i poza odcinkami i na odcinku. I na live'ie nigdy wcześniej nie wygrałem eliminatora. Wow. Jest to trudny tryb. Jest to trudny tryb, czyli Fordem Escortem. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobre auto na offroady. Ja miałem tutaj taki plus, że miałem drogę asfaltową przez dłuższy czas i to była naprawdę długa, długa, prosta, jedna z takich dłuższych, prostych, takich wąskich dróg poza autostradą oczywiście, i mogłem bardzo szybko przemieścić się do celu tym eskortem. O ja! Ja dostanę jakąś nagrodę z tytułu tego, że wygrałem eliminatora, czy nie? Czekaj, Horizon Live. Mam tylko jakieś wheel spiny. Chyba nie ma tu nic, nie? Tu mam giftów, żadnych nie mam. No nie fajnie. Mam tylko 4 wheel spiny. A to chyba nie od tego, ja miałem je wcześniej, zdaje się. Sroko. Sprzedajemy, ops. 5 koła. Cayman GT4, mam już go. I 5000. Gościu, ale się cieszę. Musimy jeszcze na pewno ogarnąć, jak z tym końcem jest, jak to, jak wiedzieć, gdzie jest ten ostateczny punkt. Bo jasne, jak się już skończy odliczanie, to ten sterowiec obraca się w kierunku, gdzie jest ten ostateczny punkt. Ale w momencie, kiedy się skończy to odliczanie, ty już musisz jechać w którymś kierunku, musisz któryś kierunek obrać i jechać, bo inaczej kaplica. No i szybkie auto też, na ten ostateczny punkt trzeba mieć już takie, no, dosyć szybkie auto. 10 poziom, 9 poziom. Chyba, że jesteś jakoś blisko tego checkpointu, ale już nieraz tak miałem, że byłem blisko checkpointu, a ktoś mnie wyprzedził jakąś dużo szybszą furką, więc to też nie jest takie proste i oczywiste, że masz, jesteś blisko punktu i wygrasz. Tak jak widzieliście na poprzednim meczu, nie? Słuchajcie, 2 mecze dzisiaj tylko rozegrałem. Na ostatnim pechowym odcinku rozegrałem chyba 7 łącznie. Ja wam pokazuję takie urywki, żeby wam nie pokazywać cały czas od nowa, jak jadę tym Mini Cooperem i tak dalej. Tylko już jak jest jakaś akcja, że zaczynam pojedynek czy coś, to wtedy wam pokazuję te momenty, bo to jest najciekawsze, nie? Fajny dzisiaj odcinek, zobaczcie, ostatnio był pechowy. To jest to, co wam mówiłem jakiś czas temu na odcinku, że raz jest dobrze, raz jest źle. I że problemy, które macie dzisiaj, za rok już będą totalnie nieważne, nie? I tak jest teraz, zobaczcie, karma wraca. Ostatni odcinek był strasznie pechowy, a następny wszystko wygrywam. Słuchajcie, ani razu dzisiaj nie przegrałem. No dobra, z jednym gościem przegrałem, który mi tam zrobił czymś? Nie, ani razu nie przegrałem. Byłem na drugim miejscu, a na drugim meczu byłem pierwszy. Wow. Ale myślałem, że będzie jakaś lepsza nagroda, że to, nie wiem, jakieś pieniądze polecą z nieba, czy tam jakieś Bugatti Veyron dadzą ci coś takiego fajnego, a tutaj, no, wygrałeś, że wygrałeś. Jesteś fajny i koniec, do widzenia, dawaj następny mecz. Tak to wygląda. Ja was zapraszam na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Mam nadzieję, że podoba wam się ta seria i że miło wam się ogląda. Poprawia wam humor w te ponure dni. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hejos.